Rafał mi się wmontował do wczorajszego odcinka, dlatego nie zdążyłem dokończyć tego, co chciałem powiedzieć. To wszystko, co się działo, spowodowało, że po prostu nie miałem fizycznej siły i też emocji do tego, żeby wracać do tego vloga, bo to, co było dla mnie w tym momencie najważniejsze, to odświeżenie bardzo starych znajomości z ludźmi, z którymi widziałem się po 10, czasem 15 lat, a ludźmi fantastycznymi, co zresztą było widać po łzach, które z niejednych oczu się wylewały na wspomnienie tych starych czasów. I tak jak zacząłem mówić wczoraj, jakby kontynuując ten sam wątek, nie wyobrażam sobie, że mógłbym mieć lepsze szczęście niż być wychowanym w takiej rodzinie, w jakiej byłem wychowany. Ale jeśli ty nie miałeś, bądź nie miałeś takiego szczęścia, to od tego właśnie są przyjaciele i otaczanie się ludźmi. Tutaj w tym chórze, który widzieliście wczoraj, pojawiło się bardzo wiele par małżeństw, które się tam spotkały po raz pierwszy. Tam jest bardzo wiele par ludzi, którzy po raz pierwszy się poznali w tym chórze i cały czas przez te wiele, wiele, wiele lat są najlepszymi przyjaciółmi. I takimi ludźmi właśnie należy się otaczać. Ludźmi, którzy są pozytywni, ludźmi, na których możemy liczyć, ludzi, których wielokrotnie, na których wsparcie, którego wsparcie nie musimy oczekiwać tak naprawdę, tylko których wsparcie mamy gwarancję. I w momencie, kiedy my będziemy dawać to wsparcie od siebie, dokładnie takie samo wsparcie będziemy otrzymywać, niejednokrotnie z nawiązką. Dlatego trzymanie się kurczowe, tak jak rozmawialiśmy w tym odcinku, kiedy mówiłem, że jestem jaki jestem, to jest bzdura i że my się cały czas zmieniamy. Jestem ostatni taki przepiękny cytat, że nie masz żadnych zobowiązań wobec dawnego siebie, bo jesteś w tej chwili starszy, mądrzejszy, bardziej doświadczony. Więc trzymanie się jakichś starych relacji, starych przyjaźni, nazwijmy to, jeżeli to nie są przyjaźni, które nas wzbogacają i które sprawiają, że my się rozwijamy, dziejaźnią i nasi przyjaciele również się rozwijają, może to nie jest pewniejsze rozwiązanie, być może warto czyścić takie listy kontaktów, być może warto zrobić miejsce dla ludzi nowych, bardziej pozytywnych, bardziej odpowiadających naszym potrzebom tak naprawdę, bo to jest taka bardzo czysto ludzka, potrzebna rzecz. Przepraszam, zakoncentrowałem się na moment, mój samolot zniknął z listy, ale już się pojawił z powrotem. Więc to jest kontynuacja tego, o czym rozmawialiśmy wczoraj. Ja tymczasem wyjątkowo z Katowic, a nie z Warszawy, lecę do Frankfurtu i słyszymy się stamtąd. Cześć. Jest jeszcze jedna rzecz, o której rozmawialiśmy w komentarzach przy którymś z ostatnich odcinków. Mianowicie przez najbliższy tydzień, półtora jakość tego vloga będzie taka, jaka będzie, jaka była do tej pory, czyli czasem będzie troszkę lepiej, czasem będzie trochę gorzej, szczególnie z dźwiękiem i tak dalej. Natomiast za tydzień będzie dużo, dużo lepiej i to obiecuję. Na to sam bardzo mocno czekam, ale to jeszcze usłyszycie sami. Już na lotnisku we Frankfurcie. Mam przepiękny przykład tego, dlaczego nie warto się denerwować na zapas, tylko niech mi ktoś przypomni, że mam to jutro opowiedział. Genialny, genialny przykład. Czy to jest tu? Nie, jeszcze jeden.